Jeszcze. Jeszcze. Zrobię porządny wstęp do odcinka raz, może się uda. Jaki taki, że jakby to był naprawdę taki program. Czyli jak? Jeszcze. Jak? Jeszcze. No ale czyli co byś chciał zrobić na wstępie? No tak jak na przykład Kuba klawitę u siebie robi. Zawsze ma jakiś taki żarcik na początek. Żarcik. Hej, myśleliście, że Xiaomi zawsze lepsze? Nie. Co, czekaj, daj mi chwilę. O Jezu. Jestem taki zmęczony. Jak tak żarciki produkujesz, że najpierw się musisz tak... Musisz zapalić papierosy. Więc gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że to będzie dobry wieczór. Kojarzysz zespół Creed? A skończę znowu. Can you take? Higher. To po prostu P5. No, kojarzysz. Całą drogę tutaj, jak jechałem. Nie, no właśnie, słuchaj, ja Wódkowi otwieram bramę, żeby sobie wjechał do garażu. On uchyla szybę w swoim BMW. Tak. I na swoim zestawie audio po prostu Creed leci. I myślę, tak. Wow, biedne głośniki. Can you take me? Całą drogę tutaj jechałem, słuchałem wywiad z Scottem Stappem, wokalistą. Kto jest wokalistą? Creed. Okay, dobrze. Znaczy byłem, bo już Creedu nie ma. No, jakby był reunion, to by było tak. No właśnie czekam, może się wydarzy, ale nie zanosi na to na razie. Ciekawą drogę on przeszedł, wiesz, od tego i uzależnienia, i wychodzenia, i budowania rodziny, i tego, że tam ten fame wtedy był tak ogromny, i oni nie byli na to przygotowani, bo byli z domów takich nie do końca przygotowujących na normalne życie. I opowiadał też o tym, że on jest w ogóle wdzięczny za to, że jest memem. Naprawdę? Że no mówi, że ile ludzi może powiedzieć, że jest memem? I'm proud I'm a meme. No i dobre. Jak się nazywa ten zespół od Photograph? Nickelback. O. Oh. Look at this graph! Nie wiem, czy ty wiesz. Nie. Jest to możliwe. W piku swoim? Czy nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Jeszcze. Nie, tego nie wiedziałem. Czyli tu byś stracił szansę. Tak. Na 10. Tak. Czy zespół Creed jest to w ogóle? Jakby takie pytanie zadał Tadeusz Sznuk, no to ja bym też, nie wiedział. Ja też nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Ale zauważyłem, że jest. Kurczę, to może zobaczmy, a potem powiem. Poproszę o film. Taka Ameryka. No właśnie. Jakbyś wziął stąd Ameryki. Dokładnie. Wycisnął Ameryki, a potem jeszcze wysyntezował. Ale w tym jego ubiorze. Tak, teraz, tak. Wiesz. Jest to może takie trochę cheesy. Trochę. Ale jest to fajne. Tak, tak. Ja kurde, cały kraj się zbiera. Nie cały kraj, ale tak, ale duża część tego kraju. Duża część tego kraju się zbiera i potrafią się jakby skumulować wszyscy jako kraj. Przy tak słabej muzie. I się cieszyć. Tak, no dobra. No, ale był Michael Jackson, była Beyoncé. Oczywiście, nie, no największe gwiazdy. Nie, no, bo zawsze zagranie na Super Bowl to jest dla ciebie taki... Wielka rzecz. Nie, to nie jest wielka rzecz, to jest chyba taki top. Nie wiem, to jest top, ale to jest wielka rzecz. To co jest bardziej top w Stanach niż być no nie wiem, ale to jest na pewno ogromna rzecz, zagrać na Super Bowl. Ale nie wyobrażam sobie, żeby Billie Eilish, żeby grała na Super Bowl. Duh. A to wygląda dobrze. A to jest takie fajne, że... Ale to miał branie. Patrz, stary jakiś typ lata na jakiś chłuszcze. Bo on śpiewa, can you take me higher? No popatrz, stary. Ja chcę mieć taki, czemu nie może być, przepraszam bardzo. Nie wiem, kto tam dzisiaj jest, jeden i numer dwa. Legia i kurde, GKS, ktoś, nie wiem. Raczej nie. Kto jest dzisiaj? Tabela ekstraklasy. Nie wiem, tabeli. Śląsk i Jagiellonia, czemu nie może być, stary? Śląsk versus Jagiellonia. Czy wyobrażasz sobie na stadionie w Białymstoku? Ktoś się zawija w tą flagę, stary, i lata po... Na stadionie w Białymstoku się zawijają flagi, a to nie są te flagi. To by było takie fajne na zestawienie, jako taki element, że... no bo oni, co oni tutaj mają? Oni w tym momencie w Stanach mają takie, ale fajnie być Amerykaninem. No tak, tak, to prawda. Potrafimy, kurde, zrobić takie show. No tak, ale oni... Nie chcę też nic mówić, ale to jest Ameryka. A my to Polską. No to nie możemy też... Nie wychodzi nam takie rzeczy, nie wychodzą. To trendy nie wychodzą. To jasne, że jakby... Tylko, że jakby jak próbujemy robić takie rzeczy, to bardzo często nam nie wychodzi. Że to wychodzi tak źle. Musimy mieć swój styl. Tak. No smutno. No. To dzisiaj gra Jagiellonia. Wiesz, kto wychodzi? Jedyny artysta polski, któremu wychodzi bycie popularnym i bycie Polakiem i łączy, to jest Dawid Podsiadło. Zrobiliśmy, wiem. Że on z jednej strony łączy, tak. Że potrafi być popularny i kochany, zrobić, tak, ale też jest polski w tym wszystkim, nie? Że jest taki spokojny, wycofany. Mało miasteczkowy. Że właśnie nie jest, że nie ma tego jak Creed, nie? Ale czy nie możemy tak mieć? Nie umiemy tak mieć. Nie możemy mieć typa na fladze? Nie możemy mieć typa na fladze. Nie, bo kurwa na fladze... A wyobrażasz sobie, to ty, a to ja? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Ja też nie. Ale a to ty? Tak, wyobrażam sobie siebie na szarpach. Czym spadł, stary? Mi się rozjechał. We're home, we're home. And then my nephew just busts out laughing, you know what I mean? Przejdźmy do tego, co Polska może i potrafi. Ty to jest Civic? Kur... Czy mogę ci ciasteczko zaproponować? Czyli zanim pokażemy Szymona Hołownię, to ciasteczko. A możemy też robić coś w trakcie. Dobra.
To ja chciałbym tylko powiedzieć dwa słowa. Otóż. Ja dostałem cynk, że dzisiaj przyjadę, to coś dostanę. Znaczy wiem, że coś dostanę. No wiem, dostajesz, bo patrzę. Dostajesz tiramisu. Tiramisu. Dobrze, a Karol, pytanie finał. Z jakiego kraju pochodzi tiramisu? Z Włoch. A to dlatego, że moja żona, jak pewnie wiecie, tworzy taki profil, który nazywa się Roślinna Baza. To prawda. I właśnie dziewczyny wypuściły najnowszego i najpopularniejszego w historii e-booka, bo sprzedaje świetnie i bardzo wam chciałem go polecić. W kapitalnej cenie tylko teraz 15 ziko, więc taniej niż szkawka na mieście. Vegano Italiano. To fajnie wygląda, powiedział to. Stary, one same robią zdjęcia. I jest to wegański, włoski comfort food i cały e-book, w którym są fantastyczne przepisy. Wszystkie testowałem, między innymi to wegańskie tiramisu. Dobrze to wygląda. Możecie sobie kupić za 15 ziko i to jest autopromocja, tak, ja wiem, ale to jest autopromocja mojej żony. I ja teraz chciałbym, żeby Włodek, ty nie jadłeś tego tiramisu, ja jadłem. Nie, nie jadłem. Ja jadłem wszystkie... Ale to bym powiedział ci zjadł, to taka trochę carbonara. Stary, no bo to jest taka carbonara, włoska carbonara. Ale... 51 mega waży. No bo jest to... A ty już kupiłeś? Już kupiłem, no. Już kupiłeś? Już kupiłem, no, bo ci ma robić z monem. Ale to spróbuj tiramisu. To spróbuj tiramisu. Zaraz. Bo zróbmy test smaku. Bo ja już jadłem, ja już próbowałem, nie będę oszukiwał, ja je znam z wielu różnych opcji, a i szczerze opinię. Czyli rozumiem, że to jest bez mleka. To jest wegańskie. To jest bez żadnych... A z czego jest to białe, skoro nie znam? No to ja ci nie odpowiem, to jest to w składnikach. Wiem. No spoko. Mniej słodkie niż... Niż sklepowe. Tak, no ale właśnie dobry, taki mało słodki. Ale cukier jest wegański. Można dosypać cukru. Super. Więc polecam bardzo serdecznie. Naprawdę jest to zajebisty e-book. Link jest w opisie. Koniec autopromocji mojej żony. Mogę wysłać, jakby coś. Naomi go wrzucić. Dajcie spokój. A ja napiszę do mnie na maila, co mam wysłać. Moją żonę będziesz z wartości intelektualnej okradał. Nie pozwalam. Z czym ryj? 10 godzin moczenia orzechów. Jest... No, czyli na przykład robisz to wieczorem i rano jest. Ale to jest... To nie jest tak, że musisz siedzieć i patrzeć na to. To jest jakiś skrót myślowy? To jest w sensie, czy to jest część przepisu? Muszę powiedzieć, kurwa, to ci się udało. Dziś opowiem o jajkach i o tym, jak ich spożywanie może przełożyć się na twoje zdrowie. Drodzy państwo. Czekaj, nie, bo jeszcze o jedzeniu. A, o jedzeniu, proszę. Ty wiesz o mnie różne wiem. Rzeczy. Wiesz nawet za dużo o mnie. Pewnie bym wolał, żeby rzeczy o mnie nie wiedział. Ale z drugiej strony masz sobą pamięć. Więc to się jakby po czasie... Większość pozapominałem. Wiesz, że lubię jeździć po hotelach, prawda? Nie. Proszę? Znaczy nie, że wiesz, że o, pojeżdżę sobie po hotele. Ale jak już jestem... Lubię jeździć po hotelach. Four Seasons? Bogactwo! Tak, lubię być w dobrych hotelach. Byłeś hotel. Four Seasons kiedykolwiek? Nie. Ale jakbym mógł... Przecież jak śpisz w Warszawie, to mi zawsze mówisz, jestem w hotelu, kuźwa ten Vinci. Dobra, ale jak miałem 800 zł na koncie, 1000 zł na koncie, to pamiętam, że wydałem 200 zł, bo to było super tanio, na Westin w Warszawie, za jedną noc. Lubię fajne hotele. Część tego animuszu dla mnie hotelowego, cały ten experience tego, że ktoś tam ciebie czeka, że ktoś ci da klucz, że ma swój pokój. Że nie jak Airbnb. Tak, że właśnie, że jeśli przyjdziesz o trzeciej w nocy, to i tak ci otworzą, a nie, że... No, halo, już wstaję, idę. Baśka, goście, trzeba im bramę otworzyć. Apartmani? Apartmani. Apartmani? To są na Chorwacji. No, że nie trzeba dzwonić, ten. No, że masz jeszcze restaurację. Że, no hotel, że ludzie generalnie wiedzą, jak hotel wygląda pod górę. Masz pokoje i w nich łóżka. A jak ktoś jest, a czasem jest wanna. Jak ktoś jest ze śliwników, czy śliwnik. To może nie wiedzieć. Proszę na siebie. I coś, co lubię w hotelach, jak się idzie na śniadanie, to sobie wziąć śniadanie w hotelu. Nie wiem, czy wiecie, jak się idzie do hotelu, to zapije się. Możecie mieć... Kochani, spod tego głazu, spod którego dodajemy do was, kochani, no, już nie, jak jedziesz do innego miasta, to nie musisz dzwonić po znajomych. Macie może wersalkę, na której mogę się przespać? Bo wiesz, bo couchsurfing też jest, ale to jest nie to. Couchsurfing, no dobrze, no. I nie wiem, czy też wiecie państwo, że... No, obawiam się, że wiedzą. I idziesz na śniadanie, możesz sobie... Ile chcesz, możesz jeść. On ci nie wyrzuca. Dokładnie. Jeść ile chcesz i co chcesz, najważniejsze, że sobie możesz sam ponakładać. Dziwne, nie? No i stary, coś, co ja sobie najczęściej w hotelach biorę... Czekaj, to spróbuj zgadnąć. Co ty sobie najczęściej bierzesz w hotelach? Bywaj. Obstawiam boczek. Tak, bo jest bardzo często boczek. Zaliczone. To, fried jajeczko. Tak, czyli jajecznica z proszku ogólnie. A nie, mówię fried. To nie, ja biorę to fried. Czyli, że po prostu masz usmażane, że jajko tak, z okiem, nie? Z żółtkiem. To nie, fried. To jajecznica z proszku. Ty bierzesz jajecznicę z proszku. Okej. Okay. No bo często jest z proszku i to czuć. To czekaj, to jajecznicę. To? No jedno ci zostało. Fasoli nie bierzesz. Fasole. Bierzesz fasole? Tak, te trzy. Co ty gadasz? Te trzy. Ta fasola jest paskudna. Te trzy, nie? To widać, że ta fasola leży w tym, oni go dolewają świeżo. Widać to tak bardzo. Widać. Fiu. Ekstra. No dobra, nie chcę ci przyjść. Jakby lubisz fasolę. Właśnie, nie przyjdź mi. Git. I wiesz, dlaczego tam to biorę? Nie wiem. Bo tylko tam, stary, to jest. Co? Gdzie indziej, jak nie na śniadaniu hotelowym, masz boczek, fasol i jajko?
Gdzie? W domu? Nie wiem, kurwa. No, a więc właśnie. I ten... I stary, jak mnie, on mnie zaskoczyła, wróciła z zakupów i mówi, pa, co ci kupiłem? Kupiłem ci boczek, stary plaster boczka, kupiłem ci fasolę, stary, nie wiedziałem, że to sprzedają Heinz? Taka stary fasola, taka normalnie? Tak. I jajka. Szok. I stary, ja normalnie wieczorkiem już nie na śniadanie, ale, kiedyś sobie... No teraz to zdębiałem. Kiedyś sobie wstanę wcześniej, rano na śniadanie. I co zrobisz? Jak normalnie. Jeszcze sobie kup, stary, dobry chlebek, masełko. To nie jest tak dużo, to się da zrobić. To dobry chleb. No to trzeba iść jeszcze do piekarni. A wiesz, że niektóre piekarnie są na Wolcie? Jutro rano mógłbym tak zrobić. Niektóre piekarnie są na Wolcie. Jakie? No wiem, że w Warszawie są jakieś spoko piekarnie. Ewa mi mówiła ostatnio, że jest dobra. To zrobię też reklamkę tej piekarni. O, Baker's House, więc na Wolcie. I ponoć to jest dobra piekarnia. Już sobie zrobiłem. I stary, i to jest. Czyli masz już to wszystko. Już, tak, już zrobiłeś to śniadanie? Nie śniadanie, na kolację zrobiłem, wróciłem z... Na kolację sobie zrobiłeś, kocham cię, o Boże. Ale jajecznicę, tak? Tak, dla tych, co nie wiedzą. Dobrze, proszę. Boczek się kładzie na patelnię bez niczego, bo tam już jest dużo tłuszczu. Bo jest dużo tłuszczu. Rozumiecie to? Tylko uważajcie, ten boczek jest taki długi, jak się ten rozkłada, a potem on się tak kurczę, tak. I się tak faluje. A ty lubisz, żeby był crispy, czy... Crispy? Ale nie wyszedł mi crispy. Ale nie spalony. Nie wyszedł mi crispy, no to czyli to muszę wiesz, wyjść na aparaturę dać? Pewnie jak piszesz w YouTubie, how to make... ChatGPT mogę wpisać. Crispy boczek. Crispy bacon, stary, to jest drugi wynik. Masz 0,52 sekundy, trzeba coś zalać wodą. Trzeba zalać wodą? It's cooked well every time. Every time, yeah. Just a simple technique for making it crisp and tender instead... No to ja chcę taki! A ty mi będziesz pokazywał ten? No to taki to ja umiem. O taki, taki to ja zrobię. Crisp and tender instead of dry and crumbly. Ja chcę dry and crumbly. Place the bacon in just enough water to cover it in a skillet over high heat. Nie mogę takich wideo oglądać. Niech ktoś się tak do mnie za bardzo uśmiecha. Tylko wiesz, Włod, że bacon to... No dobra, nie jesz tego często, ale to nie jest zbyt zdrowe. Masz rację, w przeciwieństwie do wszystkiego innego, co jem. No ale bacon tak jest w ogóle. A, git, ale nie, git. To jest treat, it's a treat, it's a treat. No, to być może jedna z najzdrowszych rzeczy, jak jadłem od dawna. To też jest cukier i tak dalej, nie? Ale to po prostu nie ma składników zwierzęcych, bo są roślinne. No dobra, ale jadąc tutaj... Chodzi o to, że żadne zwierzę nie cierpiało do przyrządzenia tego tiramisu. Do przyrządzenia baconu mogę ci powiedzieć, że cierpiało jedno. Tym. Jestem świnka Popka. Dobra, słuchajcie, bo sprawie koniec odcinka. Nie pogadaliśmy ci aż o Mniechołowni. To jutro pogadamy. No dobrze, drodzy państwo, bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą przejażdżkę po głównie kulinariach. Wybierzcie, co będziecie jeść. Polecamy wam serdecznie e-book z przepisami roślinnabaza.pl, bazowani jesteśmy, tymczasem widzimy się jutro i mam nadzieję, że jutro już porozmawiamy o tym, jakim gigaczadem jest Szymon Hołownia, dobrze? Odrobinkę. A jest? No ja uważam, że jako laska marszałkowska radzi sobie nieźle. Ale większym gigaczadem niż gigaczaderką jest Aleksandra Wiśniewska? Czy nie? SP. No właśnie. To odpowiemy na nie jutro, tymczasem trzymajcie się i bądźcie... Lekko. Stronniczy. Can you take me higher?